rozpoczęła konkurencja! Pięknie, pięknie! Tutaj już nie ma żartu! Tutaj trzeba dać z siebie wszystko! A! 150%! To właśnie na to liczymy! Ale odpowiedzcie mi jeszcze... Dobry wieczór, już tylko minuty dzielą nas od informacji i rozwiązania akcji wielkiego finału, akcji Milka, wybierzmy najmniejsze miasta w Polsce. Przypomnę, że o tytuł najmniejszego miasta walczyło 800 miast, 3 są w finale. U nas tak pozornie sielsko-anielsko, ponieważ te wielkie emocje z Rady Mazowieckiej, Krynicy, Zdrój i Augustowa spadają przez to wielkie okno do studia i naprawdę czuję te emocje. Ostatnia konkurencja, która może zabawić na tytule, to konkurencja oczywiście związana z Cyplaniem. Przenosimy się do Augustowa. Fioletowa strefa. W centrum tej strefy wielka fioletowa krowa i do tej krowy powinno się przytulić jak najwięcej osób. Kochani, na telewizji tutaj wyświetlane są wyniki. Wyświetlana jest ilość osób, które są już w kręgu. Póki co nie jest dobrze. Musimy się sprężyć. Musimy być najlepsi tutaj. Musimy dać z siebie wszystko, kochani. Augustów jest najmniejszym miastem w Polsce, ale teraz to trzeba całemu światu udowodnić. Spójrzmy może na telewizję. Tam zobaczycie, jak bardzo się inne miasta. Oni tańczą, oni skaczą. A wy co robicie? Zostało nam jeszcze 2 minuty, kochani. Tylko 2 minuty. Trzeba się pospieszyć, trzeba się pospieszyć. Szybciutko. Nie możemy być ostatni. Nie możemy być drudzy. Jedyne, co możemy zrobić, to być pierwszymi. Kochani, w kręgu nie skaczemy. Wszyscy dookoła skaczą. Konkurencja finałowa. Ale powiedzcie mi, kto się bawi najlepiej? Tak się bawi, tak się bawi! Tak się bawi, tak się bawi! To prawda, moim gościem jest... Tak się bawi, tak się bawi! Sebastian, nie straszysz mnie, straszysz mnie, ale mam nadzieję, że dogadamy. Powiedz mi, bywasz tutaj na Augustowie czasem? Zdarzyło mi się zagrać tutaj parę koncertów i mam stąd same dobre wspomnienia. No właśnie, czy augustowska publiczność jest miła? Czy Augustów jest miłym miastem? Tak, to bardzo ładne miasto z bardzo miłą ludnością, co możemy tutaj zaobserwować naokoło. Tak jak mówię, graliśmy tutaj 2 lata temu, ludzie nas przyjęli z otwartymi rękoma i tym bardziej chętnie zagramy dzisiaj tutaj znowu. Szanty? Szanty? Tak. Nie, nie znam żadnych. Nie no, ta odpowiedź miała być zupełnie inna. Znaczy słyszałem wielokrotnie, natomiast obracam się zupełnie w innym gatunku. Jeszcze chwila! Dzisiaj będziesz miał okazję się nauczyć. Jeszcze takie pytanie, czy na co dzień spotykasz się z jakimiś fajnymi gestami, miłymi gestami od strony na przykład twoich fanów? Czy coś cię wyjątkowo zaskoczyło? Czy może chciałbyś ci za coś podziękować? Oczywiście, wszystkim chcę podziękować. Ale jeszcze wygramy! Nasz zespół toleruje. Podoba się to, co robimy. Potrzebujemy oczywiście was tutaj. Dostaję wiele, może nie prezent, ale mail. Kochani, to jest już moment, kiedy możecie się oderwać od sceny, w której odbywa się ostatnia konkurencja. Chodźcie pod sceny, bo za chwilę prosimy wyniki. Za chwilę będziemy wiedzieli, czy jesteśmy najmniejszym miastem w Polsce. Chodźcie nas, chodźcie bliżej. Różnymi ciekawymi spostrzeżeniami, przemyśleniami oraz tym, że sam świat wnosi do ich życia. Sebastian, a myślę, że w mojej Augustowie czekają cię tylko i wyłącznie miłe emocje. Kierunku naszych miast, z którymi konkurujemy. 3, 4, pozdrawiamy. W tej chwili wypuszczamy balony z pozdrowieniami do miast konkurencyjnych. Pozdrawiamy! Wiadomo, przegrali! Wielkiego przytulania balony Doroty Gardias i Sebastiana Karpiela-Bułeckiej poszybowały w górę do kolejnych miast finalistów. No właśnie, a my przenosimy się do Krynicy Zdrój. Nie mogę jeszcze zdradzić, które miasto otrzyma tytuł najmniejszego w Polsce, ale mogę zdradzić, że w Krynicy z Dabiną jest Kaja. Tomku, wracaj do nas. Obok mnie jest Kaja, obok mnie jest Daryna. Tak jest. Mam osobiście
jasne pytanie od początku. Tomek, zgarnie swoją ekipę i chodźcie do nas. Należy do Grand Prix. Oczywiście, że należy do Włoch. Widać Włochowy głów. Nie tam gdzieś daleko, nie w strefie. Nie w przybudku z lodami. Chociaż wiem, że gusi. Tylko tutaj. Tu jest jeszcze po prawej stronie od sceny cała pałać Durwaldo niezagospodarowana. Niechaj nasza właśnie. Jeszcze bardziej, dlatego tu jest dzisiaj. Ma ogromne szanse. Powiemy ci, kto wygrał. Ja też zgadzam się. I mam jeszcze jeden pytanie. Wy wszyscy powinniście być sobie pod sceną. Tutaj mamy Janki Kurę. I czy masz jakieś inspiracje? No to był taki talent, wiesz, któremu bardzo... Najmniejszy ludzie mieszkają na obu stronę. Kochani, to i o to chodzi. Gratulujemy, gratulujemy sobie również. Piotr Witek, to twoja zasługa także. Brawo Tomek. No super. To wszystko wasza zasługa. Tak się bawi, tak się bawi. Tak się bawi, tak się bawi. Zobaczcie, co tam się dzieje. Pomóżcie im jeszcze właśnie. Jest sukces. Jaram się, a ty? Kiedy już konfety i emocje trochę odpadną, oddamy głos panu burmistrzowi, żeby jakoś skomentował tę sytuację, żeby powiedział, co on myśli o naszej wygranej. Zapraszamy pana burmistrza po zabraniu głosu. Szanowni przyleje, kochani, jest wygrana, pora świętować, jest tam Jarek Szosna! Marcin, chyba nie będę słyszalny. Przede wszystkim dziękuję wam wszystkim. Ale chciałbym specjalne życzenia skierować do Ani Samer. To ona zaczęła. To mieszkańcy głosowali. A później był Tadeusz. I byli inni, którzy... Asia Ostapowicz, Dawid, dziękujemy! Ale to jeszcze nie wszystko, to jeszcze nie wszystko. Podziękujmy też naszym konkurentom, skoro jesteśmy najmilsi. Bądźmy też mili dla tych, którym się tak dobrze nie udało. Brawa dla Rawy, brawa dla Krynicy! Marcin, pozdrawiamy! Pozdrawiamy! Konkurencję mieliśmy rzeczywiście wspaniałą. I Rawa Mazowiecka, i Krynica Górska to wspaniali partnerzy nie tylko w Gmince, ale również w takich turystycznych. Dlatego pozdrawiamy ich bardzo serdecznie, życzymy powodzenia. Natomiast jeszcze raz chciałem podziękować również Jarkowi, Ani Jastrzębskiej, mojej zastępczyni, wszystkim, którzy przyłożyli się do tego, że dzisiaj Augustów jest najmilszym miastem w Polsce. Wszystkiego dobrego. Ja bym chciał bardzo prosić... Nam wszystkim, bo to dzięki nam. Nawet jeżeli ktoś wysłał jeden głos, to ten głos się liczy. Dziękujemy naszym przyjaciołom w całej Polsce i poza granicami. Podziękujmy im bardzo serdecznie. Jeśli już jesteśmy przy podziękowaniu, panie burmistrzu, trochę słodkości od Milki, żeby jeszcze bardziej osłonić to wygraną. A przede wszystkim dziękujemy Milce, że taki konkurs ogłosiła, bo nie byłoby możliwości, żebyśmy wygrali.
na ręce tutaj oficjalnie składam to trofeum. Augustów najmilszym miastem. Milka, serdecznie gratuluję. Byliście najlepsi! Dzisiaj Augustów jest nie tylko najmilszym, ale najsłodszym miastem w Polsce. A jeśli o słodkościach mowa, nie możemy zapomnieć naszej pani wiceburmistrz. Te słodkości dla niej. Wielkie brawa! Panie, ale żebyście nie myśleli, że to jest koniec dzisiejszego spotkania, który ktoś miał dać.
Krajowej.